Jeśli nie masz pomysłu na halloweenowe paznokcie, ten odcinek będzie idealny dla stylistek paznokci oraz ich klientek, ponieważ jest tutaj baza kilkudziesięciu inspiracji. Sprawdźmy wspólnie, jak poradziła sobie AI ze zdobieniami halloweenowymi. Krysznie dzięki za intro, widzowie, za to, że jesteście. Zobaczmy zatem, jakie propozycje ma dla nas sztuczna inteligencja na różnych kształtach i w różnych kolorach. Rozpoczniemy od... To są mroczne pazy, tu jakaś czaszka, tu jakiś... Nie wiem co! Jakieś takie... Jezu, patrzcie tego, jakie zawinięte łomatko. Jako taka reklama paznokci halloweenowych możecie sobie stworzyć takie właśnie prace od AI. Powiedzcie, co potrzebujecie, bo tu tak nie do końca chyba zrozumiałem, tak nie do końca wiadomo, co to tam jest. Na beżu, a właściwie na kości słoniowej, tu przecieniowane czarnym, czyli takie baby ombre czarne i z tego wychodzą jakieś różne czarne wzory ultracienkie i to z dobrej jakości czarnym produktem, bez dobrej jakości czarnego produktu może być ciężko zrobić. Ale kurde, fajnie to wygląda na tym szpicu, fajna inspiracja, kurde. No, dalej lecimy. Tu są takie halloweenowo, dobra, Halloween. Fajne to jest i dość łatwo będzie szło to odtworzyć. No, ciekawe. Ogólnie podstawa tu jest właśnie taka ale coś ala pomsa od Kulo, czyli taki musztardowy, pomarańczowy. No i lecimy biało-czarne wzory. Biało-czarne wzory, no. Tylko ten biały jest taki troszkę, to nie jest taki typowy biały, tylko jest taki lekko ubrudzony tą pomsą biały. No, fajne i łatwe do zrobienia dość. Kurde, tak mnie korci, co drugi bym odtwarzała, nie? Na czarnej podstawie. Myślę, że najłatwiej to będzie zrobić na czarnej podstawie, chyba że niekoniecznie, na takiej kości słoniowej, a całość już na czarno, nie? Malować. Zęby są bielsze niż reszta, czyli taki ubrudzonym białym malować, zęby już na biało. Jocie kręca. To jest już dzieło sztuki. To jest okropne. W sensie straszne bardzo, ale kurde, długo to do odmalowania jest. Jak ktoś z was się podejmie wyzwania i to zmaluje, to ja będę po prostu szapoba. Myślę, że łatwiej to będzie po prostu zrobić farbkami, ale pastami też, żelami. Kurde. Creepy fest. O, tutaj te gałki oczne wypadałoby zrobić trójwymiarowe, czyli wypukłe. Kurde, nie? Fajne. Też jest 6 palców. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ten to w ogóle nie... To jakby odbicie lustrzane te dwa są, nie? Ale też ciekawe. I to... Dobra, robimy czarne szpice, a to można zrobić... to można ulepić albo akrylożelem, albo topem tak zrobić, taki wypukły, ale takim gęstym topem i wetrzeć pyłek i to wtedy tak to będzie wtedy wyglądać. Łomatko, ale czadnie. Velociraptory właściwie to są. Fajnie to wygląda. Ale te złote elementy muszą być trójwymiarowe na górze, bo inaczej nie będzie tego efektu moim zdaniem. Fajne. Lecimy dalej, kurde. I tak te czachy tutaj też są. Kurde! Następnie, te są super! Dobra, robimy złote totalnie, wcieramy złoty pyłek totalnie w szpicę, wcieramy złoty pyłek i na to top, i na to można zrobić to, wiem. Dobra, obwódkę czarną wycieniować gąbeczką, nie? Utwardzić i na to transparentny czarny, ale taki jakiś no, transparentny jakimś bloomingiem i kropelkami topu to można zrobić. Czyli wiecie co? W kursie Snakeskin coś podobnego robiłam. Tylko nie wiem, czy teraz na szybko znajdę coś w ten deseń z tych wzorów. Tylko tu jest duże, tu to jest za duże, a robiłam właśnie na czarnym. O, tu jest on. To jest wiekowy kurs, więc don't judge the tips. Tu jest coś takiego. I tylko tutaj brakuje tej obwódki czarnej, nie? Dookoła. Na lekcji ładnie, to jest dużo lepiej widoczne. To nie jest tips z lekcji, więc spokojnie. Coś w ten deseń. O, tak. Coś w ten deseń.
coś w ten deseń. Są też takie naklejki albo silikonowe takie foremki, ale myślę, że chyba najszybciej będzie zrobić to po prostu skórą węża, a niektóre z tych po prostu takich oczek uzupełnić na czarno. Mega fajne. Chociaż kto wie, może będą takie też właśnie naklejki, może takie są, może taka będzie folia transferowa, że tylko odbijasz. Super. Albo coś ze pianą pokombinować, Iza napisała. Albo coś z pianą można pokombinować. Tak, tylko wtedy będzie już ten, to już będzie wtedy trójwymiarowe, bardziej wypukłe. Będzie faktura, ale też to będzie dobrze wyglądać. Bardzo dobry pomysł, Iza. Bardzo dobry pomysł. Kolejna inspiracja halloweenowa totalnie. I tutaj też jakiś można nude koloru nałożyć, albo taki właśnie brzoskwinkowy. Jaki chcesz, byleby był jasny i właśnie te elementy zmalować. Do malowania, jeżeli chodzi o ręczną robotę, to będzie tutaj strasznie dużo. Dużo tego będzie. Ale kurde, nie mówię, że się nie da. Myślę, że szybciej będzie znaleźć jakiś stempelek taki, albo naklejkę. Ale namalować też się da. Może nie wyjdzie kopiuj wklej, ale nie o to chodzi w zdobieniach ręcznych, prawda? Inspiruj ta się! Wow! To jest takie aż... No. To też takim czerwoną hybrydą, ale taką rozrzedzoną stopem, tak klaśnięte. Tu coś odbite, żeby była faktura. No dobra, to jest już hardcore. Jak dla mnie, może ktoś z was się skusi, ja pasuję. A, okej, okay, już widzę tutaj komentarz. Okay, do tego wzoru jest komentarz Izy. Do tego obowiązkowo przerobić kurmendi. Kurs mehendi, do tego tak. Zdecydowanie. To wygląda fajnie, chociaż widać, że to jest takie trójwymiarowe, że tam te różowe, te czerwone elementy są tak jakby wypukłym czymś robione, znaczy tak grubiej, żeby były wypukłe. Tutaj to można zrobić mokre na mokre, czyli dajemy blooming gel albo top i taką rozrzedzoną hybrydą, tak pomiziać cienkim pędzelkiem. To będzie pierwsza warstwa, utwardzamy. I drugą warstwą takiego transparentnego, lekko czerwonego, zmieszanego z czarnym najlepiej. No, robimy właśnie ciapki, utwardzamy i kolejne ciapki, żeby były właśnie takie nawarstwiona, żeby była właśnie taka krew. Fajne, ale znowu jest 6 palców. No, kurde, fajne te inspiracje, dobrze to wygląda. Tak sobie przynajmniej człowiek może wyobrazić coś tam w głowie, coś takiego bym chciała, nie? I sobie może wyobrazić mniej więcej, jak to będzie wyglądać. I tu mamy bardziej kolorowo, tu mamy takie pocieniowane, połatkowane, fioletowo-różowy, pomarańczowo-różowy. Tu mamy taki neonowy, zielony, pomarańczowo-żółty powiedzmy. No i czarne wzory, łatwe, proste, naprawdę fajne wzorki. Kurde, no już pominiemy fakt, jak wyglądają te ręce. To myślę, że jest dość łatwe też do odtworzenia. Więc jak chcecie coś stąd odtworzyć, a jesteście tak, nie do końca się czujecie we wzorkach, to wybierzcie sobie ten wzorek i pochwalcie się, co wam wyszło. Pochwalcie, co ci wyszło. To też fajne i też proste. Na białym paznokciu to tutaj jest tak, najpierw trzeba te chmurki zrobić transparentnym fioletem, a potem je poprawić fioletem już takim mocnym. To samo tutaj. Pomarańczowym, wycieniowane i czerwonym, takim mokrym, takim lekko transparentnym pociągnąć w dół. To, no. Pamiętajcie, dwie warstwy, transparentne, a potem mniej transparentne wzory. Trzeba namalować. Fajne! Te są też fajne. Te ogniki super wyglądają. Też wielowarstwowe są, bo jest tak, najpierw żółty, potem pomarańcz, potem na końcu takie jeszcze czerwone gdzieniegdzie. Kurde, fajne. A też ślepia. Te ślepia trzeba zrobić trójwymiarowe i na końcu, bo tu jest ten czarny. Te białe obryski to jest kwestia tego, że ten czarny jest po prostu namalowany i on jest trójwymiarowy i przez to się odbija światło. Więc te oczy róbcie na końcu, żeby taki właśnie efekt uzyskać. Mega, nie? Jezus, takie... Kurde, patrzysz i masz obawy, nie? Lećmy dalej. To też fajnie wygląda, ej. I tu aż tak dużo roboty z tym by nie było, bo to wszystko jest czarnym malowane. Dużo, ale musi być bardzo mocno napigmentowany ten czarny. Ciekawe to jest, nie? Powiem wam. Intrygujące zdobienia tutaj. Co kolejne to ten... Wiecie co, nawet farbką akrylową by to szło zmalować, by tych dużo takich ultracienkich i szybko malować, takich wiecie, tych pajączków, tych pęknięć. Fajne.
To też jest fajne. To już to pastami. To już tak, to jest taki artyzm. To już tak papramy, żeby wyszło tło, nie? Tak jak tutaj. To nie są już takie ruchy skoordynowane pędzelkiem i cienkim raczej, tylko ciężko będzie. To trzeba już coś typu fat art z GMDL-a wziąć, żeby te maźnięcia tak wyszły. I takie, nie tylko maźnięcia, ale też takie pyknięcia, nie? Kurde, fajne. Ile inspiracji. Czarno-białe, to też fajnie wygląda, o matko. Ja bym miała ogromny problem, co wybrać do namalowania. Tutaj pocieniowane trochę gąbką, tutaj maźnięcia takim transparentnym czarnym, tu znowu normalnie czarnym, cienkim pędzlem zrobię. Fajne rzeczy tu. Powiem wam, Hania dobre komendy wrzucała, bo to Hania mi przygotowywała. Wiecie co, wkurza mnie to. Ja już widzę, że ja bym nie wytrzymała z tym. Już mnie to wkurza, że to odstaje. Poleciało. Te też są fajne. To już tak trochę wygląda jak naklejki, randomowo poprzyklejane, ale nie mówię, że się nie da tego odmalować. Fajne to jest. Da się odmalować. Będzie trochę dużo roboty z tym, ale da się to odmalować. I tu jakichś takich konkretnych technik nie ma. Po prostu malujemy tło, obramówki czarne, wiadomo, kontury. Gdzie maźniemy ciemniejszym odcieniem tego koloru, który jest tłem, żeby gdzieś tam coś stworzyć takie namiastkę trójwymiarowości. Fajne. Jestem zachwycona tym odcinkiem. Czy uzyskamy taką ziarnistość? No nie sądzę, ale coś w tym stylu, coś ten desen jesteśmy w stanie odmalować jako stylistki paznokci. Wow. Fuj! Dobra, tego nie musiało tu być, nie? Fuj, nie? Dobra, idziemy dalej. Co to było? Fuj! Fuj, dobra, fuj! Co ty tu, Hania, co ty tu wrzuciła? To jest fajne. Trójwymiarowe, ale nie całość tu jest trójwymiarowa, tylko to te oczy trochę są i topem. Okej. Okay. To nawet można żelem budującym takim zabarwić go trochę na żółto, zrobić i potem całość jeszcze przetopować. Fajne, ciekawe. Boże, fuj, te niektóre były okropne, te rzeczy. No, myślę, że nie trzeba omawiać. Fajna inspiracja. Czarnym malowana, czarnym. Lepiej sobie ułatwiać życie. Na pomarańczowo malujcie i czarnym zdobienia róbcie. Podziel się w komentarzu swoją propozycją, jaką miałaby stworzyć sztuczna inteligencja. Pamiętaj, im więcej szczegółów, tym lepszy efekt.